Witamy w pierwszej części konferencji po meczu za Stal Trap. Są z nami przedstawiciele drużyny gości, trener Karli Smój z Niemc i German Mallet. Panie trenerze, na początek opinia o tym spotkaniu. First of all, I would like to say congratulations for Zrona Gura, for team and coaches. That was a very interesting game. I think first of all for fans, because it's a lot of points, a lot of change of leading. We are leading some moments, and after that Zrona Gura recover, yeah. About game, of course, we like to show our best basketball in this moment, but the Zrona Gura play very well. I would like to say one more time congratulations for Zrona Gura. Po pierwsze chciałam pogratulować Zielonej Górze, zarówno trenerom, jak i całemu zespołowi. To był bardzo interesujący mecz, szczególnie dla fanów. Było dużo zdobytych punktów, zmiany prowadzenia. Był to bardzo interesujący mecz. No jeszcze raz gratuluję. Dziękujemy. Like I was just saying, you know, they played a good game. They had their confidence up early, came out and made a couple of big shots, and they took the lead early. And it was hard to come back when, you know, you play against a good team like that and they get their confidence early. But you know, we came back, we made our run or whatever. Coach, like Coach said, lead changed a couple of times, but they pulled it out. And they're a good team. Congrats to them. To był bardzo dobry mecz. Na pewno Zastal bardzo szybko złapał pewność siebie, dlatego ciężko było nam wrócić, szczególnie kiedy tak szybko zespół przeciwny zdobywa taką pewność. Było bardzo dużo zmian lidera. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Dziękujemy bardzo, prosimy o pytania. Do pana trenera mam pytanie. Jak pan ocenia rywalizację pomiędzy Chodżem a Koszarkiem? Both of guys are very good point guards. I think it's one of the best. Both of guys is one of the best point guards in this league. And of course, every game is different. Maybe today it's coach play a little bit better. So. Obaj zawodnicy są najlepszymi rzucającymi obrońcami, także są różne mecze, no ale obaj są najlepszymi w lidze. Jacek Białogłowy, Radio Zielona Góra. Panie trenerze, pan ogląda statystyki. Które z tych miejsc jest najważniejsze według pana z tych statystyk? Która zdecydowała, że Zastal dzisiaj wygrał? No, of course, today it's most it's offense basketball because Zelina Gura scored 19 points. Yeah, that is a lot of points. Of course, we have to play much better on defense first of all. Yeah. No, dzisiaj rzeczywiście najważniejszy był atak. Zelina Gura zdobyła 90 punktów i brakowało nam obrony. Bardzo dużo punktów straciliśmy. Hello, everybody. It was a nice game. I think that our fans are happy, like myself, because in the end we beat first team in Poland and we keep this. That says our gym safe from anybody. Games for sure with lot of ups and downs, but. It was a nice, especially from a side, my side, to be more passive to see some stuff. I'm very happy. One more time, congratulations to everybody, to all team, all staff, and everybody who make this game easiest for us. Thank you. Witam wszystkich. To był bardzo dobry mecz. Na pewno fani są bardzo szczęśliwi, tak jak ja, ponieważ w końcu pobiliśmy pierwszą drużynę w Polsce. Mecz miał bardzo dużo wzlotów i upadków, ale w końcówce jesteśmy szczęśliwi i gratuluję dla drużyny i dla całego klubu. Dziękujemy, prosimy Piotra. Przede wszystkim gratulacje dla Trefla. Jest to bardzo dobra ekipa, udowadnia to co tydzień. Są na pierwszym miejscu w tym momencie. Ale jednak przy wsparciu naszych kibiców i tej hali utrzymaliśmy ten, tak jak trener powiedział, utrzymaliśmy ten streak zwycięstw. Z tego bardzo się cieszę. Myślę, że to był na pewno fajny mecz dla kibiców, którzy przyszli, że tak można powiedzieć, tak późno na halę, ale na pewno nie wychodzą zawiedzeni. Dziękuję. Dziękujemy, prosimy o pytania. Panie trenerze, z
czego wynikało to, że dzisiaj pan Jankowski był bardziej takim trenerem, który prowadził zespół? Tak przynajmniej się wydawało, patrząc z boku. Because I have some medical problems, so my blood pressure is too high, and actually right now I think I need to be in hospital, not here. That is the reason. But no other issues for sure. Nie ma tu żadnych odkrytych powodów, to są kwestie czysto medyczne. Trener ma zbyt wysokie ciśnienie i teraz powinien znajdować się w szpitalu, a nie tutaj.